Otrzymałem pytanie, jak nauczyć tabelę przestawną i fragmentatory właściwego sortowania wybranych elementów. To sortowanie może dotyczyć na przykład miesięcy w języku angielskim, tak jak w naszym przykładzie, ale równie dobrze nazw produktów i nazw innych elementów, które zawsze mają być w określonej kolejności, na przykład priorytet zamówienia, niski, średni, wysoki, krytyczny. Żeby w taki sposób pracować w tabeli przestawnej, potrzebujemy całego Excela nauczyć naszej listy niestandardowej. Domyślnie, kiedy utworzymy tabelę przestawną, sortować będzie się to alfabetycznie. Ta sama sytuacja ma miejsce oczywiście na fragmentatorze, który też będzie posortowany nieprawidłowo. Oczekujemy kolejności od stycznia do grudnia. Pierwszy krok, żeby ten problem rozwiązać, potrzebujemy zbudować sobie w Excelu listę tych elementów wypisanych we właściwej kolejności. Krok numer 2, szukamy w opcjach plik, opcje zaawansowane na samym dole, polecenia, edytuj listy niestandardowe. Możemy tę listę tutaj wpisać z palca, ale możemy też ją zaimportować bezpośrednio z komórek, tak jak w naszym przypadku tabelę A2, A13 możemy wczytać i na stałe zaimportować do Excela. Po kliknięciu OK taka lista funkcjonuje już w Excelu i trzeba teraz wymusić tylko sortowanie we właściwym porządku. Etykiety wierszy, więcej opcji sortowania, sortuj rosnąco według dat, klikamy OK i kolejność jest już prawidłowa. Co z fragmentatorem? Stary fragmentator usuwamy i następnie wstawiamy zupełnie nowy fragmentator, który domyślnie ma włączoną opcję sortowania według list niestandardowych i nasze miesiące ułożą się w prawidłowej kolejności.